Dzień dobry! Dzień dobry, witamy Was dzisiaj. Dzisiaj jest już Wigilia. Wrzuciłam przed chwileczką też nowego vloga z wczoraj. Idziemy? Słuchajcie, dziewczyny, poczekajcie. Ile nam zostało prezentów w kalendarzu adwentowym, Gaja? Jeden! Idziemy otworzyć ten prezent. I co to oznacza? Że dzisiaj jest Wigilia i wieczorem przychodzi do nas, bo nie widzę, Mikołaj! Dobra, chodźcie, idziemy. Jojojoj! Został nam jeden prezent. Uwaga! Zdejmujemy go. To śmierdzi. Misiu, mama bigos gotuje. Czekajcie, tu mamy już prezent. Będziemy otwierać. Idziemy tam do pokoju chyba, co? Schowałam jeszcze kartkę, bo z Robertem założyliśmy się, że zgadnę, co dostanę na święto od niego. Zaraz Wam pokażę, żebyście byli świadkami, czy faktycznie zgadłam. Czekajcie. Zobaczcie. Napisałam tutaj, że sokowirówka, wyciskarka. I jestem pewna, że on mi to kupił. Także no, powiedział, że jeśli zgadnę, to jestem mistrz. A jestem pewna w 100%, że zgadnę. No, Majcia, otwieraj prezent. Uwaga. Wow, co to jest, dziewczyny? Wow! Pokażcie tutaj, bo ja już zapomniałam. Oh, jakie fajne! No to co, dziewczyny, idziemy malować? Chyba tak. Chodźcie, szybko. Super. Ale jaki to jest super! Słuchajcie, to kupiłam w Teddy za 15 zł. A bardzo fajna sprawa, bo macie tutaj farbki, macie pędzelek. Co tu jeszcze mamy? Mamy taką ala sztalugę, na której możemy tutaj, zobaczcie. Ale jak to stoi? A! Zobaczcie, dziewczyny, tak. Tu możemy sobie oprzeć obrazek. Który chcesz malować, ten czy ten? Ten, babcie, okej. Dobra, o, tak. Już się otwieram kartki. Tą ci, Gajcia? Tak, ja tu ten. No to chodź tutaj. Tutaj. Zobacz. Ale super sprawa. Mikołaja też chcesz i babcię pomalować? Okej, dobra. To też sobie odłóżcie tutaj na bok. Zbierzmy te rzeczy. Mało tylko farb tutaj chyba jest, prawda? Tak. Nic, to może przyniosę waszą. Aha. Proszę. Chyba nie dasz rady, mi się, wiesz, bardzo się ciężko je otwiera. Nie mogę. Proszę. Nie. A, o, jeszcze tutaj coś. O-o. Delikatnie moją siostrę malować, dobra? Mhm. Troszkę farby. Przepraszał. O-o. Gaja, a umiesz coś jeszcze po litewsku powiedzieć? Co
Co umiesz jeszcze powiedzieć po litewsku? Ania! Ania. Kaja bardzo często mówi też trochę po litewsku. Właśnie zamiast dziękuję, to mówi właśnie Aciu po litewsku, tak? Aciu! Aciu. A praszał? Mała ma. Co mała? Ale tu nie na stole. Ale tu mały. Ja mam mały. Mały pędzel? Tak. Moim zdaniem jest on akurat taki sam jak Mecia. Masz. O. Nie denerwujcie się, bo to trzeba. O, tak. Delikatnie malujemy. Mamo, trzymaj mi. Będę ci trzymać zaraz, no? Ale pięknie. Moje będzie to lodowe całe. Super. Tak jak wam wspominałam w poprzednim vlogu, te święta są trochę inne niż planowaliśmy. Planowaliśmy święta... Oh my god. Jakiś gość biega bez koszulki. Sorry. Nie wierzę. Pada deszcz. O, nieważne. To się wytnie. Także tak jak mówię, święta planowaliśmy trochę inaczej. Mieli przyjechać rodzice Roberta, miał być mój tata, moja mama, moja babcia, mój wujek, więc ogólnie miał być tam z 15 osób, a brat Roberta jeszcze. No ale mówię, wyszło jak wyszło, tak naprawdę zostajemy... Co się stało? Zawstydziłaś się? Także na święta jesteśmy my i przyjeżdża moja mama. Ja w ogóle dzisiaj powiem wam, że... Mama, to lodowe! Super, kochanie, zaraz zobaczę, dobra? Zaraz ci pomogę. Tak jak zawsze w święta... Zaraz wam dokończę. Jeszcze raz, wracając do tematu świąt i Wigilii. Także zostajemy my, przyjeżdża moja mama. Te święta są, będą takie mega spokojne. Ja już dzisiaj jestem na maksa wychillowana. Mój humor się poprawił. Już w sumie niczym się nie przejmuję, bo po prostu tak widocznie musiało być. Dobrze, kochanie, już zaraz zobaczę. Tylko coś powiem. Także... O Boże, tracę myśli. Przyjeżdża moja mama i to w sumie zaraz, gdzieś tam około godziny 11-12, po to, żeby... Dobrze, misiu! Po to, żeby pogotować wspólnie razem, spędzić ten czas, tak wiecie, nie na pośpiech, nie na jakieś nerwy, bez kłótni, bez jakichś afer. Także to, co sobie ugotujemy, to, co sobie wspólnie przyrządzimy, usiądziemy do stołu, zjemy i miło spędzimy czas. Też stwierdziliśmy, że tę Wigilię spędzimy chyba w dresach. No i tak jak wspomniałam, w sumie cieszę się z tego, że tak bez takiej spiny będą te święta. Co jeszcze? No, później przyjdzie do nas Mikołaj, żeby tutaj zrobić frajdę dla dzieci. W sensie nie wiem, czy ogólnie damy radę tak go zorganizować, ale coś wiecie, jakieś tam puścimy bajerę. A wczoraj właśnie nagrywałam tego vloga i zastanawiałam się, czy go dodawać, czy nie, ale stwierdziłam, że czemu nie, w sumie to jest nasze życie. Nie zawsze jest pięknie i kolorowo, nie zawsze wszyscy są uśmiechnięci. Więc w sumie ja nigdy nie chcę tutaj pokazywać jakiejś takiej sztuczności, którą gdzieś tam robi się na pokaz. Tylko to, co u nas jest, jak naprawdę wszystko wygląda, a że wczoraj był taki dzień i zbierało mi się przez cały dzień na płacz. Coś tam skleiłam, coś tam dodałam. Mama, pada mi! I tyle. Co ci spada? Tak. Delikatnie mały.
Wczoraj jeszcze wam właśnie mówiłam, że Gajcia miała taki stan podgorączkowy troszeczkę. Majcia też coś jakoś tak nie wyglądała. Już ci trzymam. Ej, to było moje! No właśnie. To jest moje. Nie, to jest Gaj. A dzisiaj powiem wam, że wszystko jest okej. Okay. Majcia, no po co tak robisz? Ej, to było moje. No przecież to jest Gajusi. Każdy ma po dwa obrazki. Mama, myjesz mnie? Umyję ci zaraz to. A dzisiaj jest już super. Dziewczyny są zdrowe, pewne energii, także chyba nas ominęło te choróbsko. I bardzo się z tego powodu cieszę, że chociaż zdrowi jesteśmy. Tak? Mama, trzymaj mi. No, trzymaj. Tu tylko. Okej. Okay. Tutaj mały update, co się dzieje w kuchni. Tutaj sobie powolutku gotuję warzywa na sałatkę. Tutaj się cały czas gotuje bigos. Wiadomo, że czym dłużej on się gotuje, tym lepiej. I najlepszy jest taki, jak on w ogóle robi się tak z 2-3 dni zawsze wcześniej. No ale u mnie będzie taki. Tu gotowałam już rosół. No i co? I chyba to wszystko. Muszę tylko jeszcze posprzątać. I chyba zaraz wezmę się za robienie jakiegoś ciasta. Zobaczcie, już jeden Mikołaj tutaj. Hello, biorę cię do domu. Tak sobie uprościliśmy tą wigilię. Ugotowałeś? Wow, czekaj. To nie wiem, co to jest. A, to jest łosoś w jakimś cieście. Jezu, ile tych pierogów. Kto to będzie jadł? Raz, dwa, trzy. Jeszcze? Już tu nie pierogi, tutaj zupa. Barszcz. Barszcz gotowałam też. Kurczę, narobiło mi się ja pierdolę. Gdzie ty to robiłeś, w jakiejś piwnicy? Ja już idę odpoczywać. Dziękuję za uwagę. Głupie rogi. Co to za pit? Grinch? Maja, wiesz jak ty wyglądasz? Ciu? Jak Grinch, tak? Ładnie. Ja? Ja? Kto to jedzie? Czekamy tu. To tu czekamy, okej. Dzień dobry! Przyjechała babcia. Uwaga! Co to za czary tutaj, dziewczyny? Teraz co tutaj jest? Trzeba zapukać, zapukać trzeba! O! No tak, czekajcie, co to za graciarnia jest? Zobaczcie, tutaj mamy... Wow, babcia przywiozła nam bombki na choinkę. Tak? Płakałyśmy, że nie mamy bombek, mama mówiła, że nie będzie. Mama, prezent! Bombka! Bombka! Pokaż, myszko. Super, to dawaj go na choinkę. Takie mamy jeszcze. Mm. Oho, uwaga, to nie szklane? Okej, okay. Całe szczęście. O, gdzie przy... O, wysypało się, babcia. Co ty? O, daj. Teraz naprawimy. Proszę, kto tutaj chodzi na to? Ja! No widzę, że z tymi łupkami to jest super zabawa. O, uwaga! Teraz. I to był jednak dobry pomysł. Dobrze, że babcia tutaj miała zapas bombek. Opla! I teraz wieszasz sobie tam. O, tak idzie tak? Tak. Do góry. Ten ma większy, zobacz, ten ma większą dziurkę tutaj. I tu sobie o. I już wisi, tak? Ja ci podaję. Gajcia. Dziewczyny, a kto tu tutaj
Już ogryz piernika. Ona wszystko umiała. Ty, Gajcia? Efekt końcowy naszego dekorowania. No powiem wam, że ewidentnie zmieniłam zdanie, że jednak choinki z bombkami są dużo ładniejsze niż z samymi światełkami. Już ci pomaga, Misiu, momencik. No, jak wiecie, te bombki przywiozła moja mama gdzieś tam miała z zeszłego roku, także to nie są kupowane specjalnie. Bo tu by się przydały jakieś dużo większe, ale myślę, że i tak wyszło naprawdę super. Co jeszcze? Te bombeczki są szklane, także jedna bombka poszła w straty. Ale na razie dziewczyny są zajęte zupełnie czymś innym, także jest dobrze. Wow, podoba ci się? Choinka już udekorowana, więc idziemy do kuchni, przyrządzić trochę rzeczy, dokończyć w sumie to, co zaczęłam, a dokładniej to poprawić bigos, bo wyszedł bardzo kwaśny, nie wiem jak to się stało. Zrobić sałatkę i w sumie wsiadamy do stołu, bo pierogi i barszcz już mamy. No dziewczyny, kto tutaj kroi najwięcej? Nie, babcia. Zobacz, Gajusia wszyscy. Kroi. Pokaż, Gajcia, jak kroisz. Wow. Gdzie kucharek? Sześć. To nie ma co jeść. No. Gdzie tato jedzenie? O, same pierniki na stole. A tata czeka, głodny jest. Tata jest głodny, Gajcia. A co my robimy, Gajusia? Wiesz, co robimy? Marchewki kroimy. Marchewki, ale... aha. To babci. Babci. Krawy. Babci, my jesteśmy tu. Drużyna. My robimy sałatkę jarzynową, a ty co robisz? Też sałatkę robisz. Nóż. Babcia, daj dobra. Okej, okej. Co to mamy w garnku? Marchewka ona chce. Teraz marchewka. No Majcia, co ty kroisz? Krawy? Pokaż jak kroisz. Śliczni, wow. Mają się jeszcze mniejsze, ty, takie malutkie. A zielone ręce, coś kroiłeś chyba markery. O Gajcie jak? Wow. Super. Super, wszyscy kroją. Okłady z ogórka? Maja to taka kucharka, że tylko wyjada. Też chcesz kroić ogórka? Dobrze. Proszę. To weź od babci. No to nie wrzucajcie tam do tamtej sałatki. Maja, pokaż buzię. To jest rzodkiewka, moja droga. Chcesz spróbować? Ale tańce, Majcia. Wow. O, wow. Super, widziałeś? Chodź, karpety. O, ale... Stoi już gotowy, jedzonko. Powiedzmy, że pół na pół. Niektóre rzeczy kupiliśmy, niektóre zrobiliśmy. Ja myślę, że Mikołaj przyjdzie. Jak zjemy barszczyk i pierożki, to przyjdzie do nas Mikołaj. No nie ma czego zjeść najpierw. Musimy zjeść jedzonko i czekamy na Mikołaja. To jest dziadek do orzechów, Majcia. No. Pokaż mi, Majcia. Chodzi. Wow. A to chyba tak się wystroiłaś na przyjście Mikołaja, tak?
Tak? Co to jest? Co? Zrobiliśmy tutaj małe przygotowanie, że tutaj niby był Mikołaj. I zaraz zawołamy dziewczyny, żeby przyszły po prezenty. O-o. O-o, kto to dzwoni? Kto tam? Jacyś goście niespodziani? Ktoś kogoś zaprasza? Oj. Co tu się dzieje? Kto tu dzwoni? Ratunku! Szybko, chodźcie! Kto to? Czy to Mikołaj? Chodź szybko! Lecia, światło trzeba zapalić, co się dzieje? Dziewczyny! Co się stało? Szybko! Chyba nie trafił Mikołaj! O! O, o! Dziewczyny otwarte, Mikołaj! O, o! O kurczę, Lelek! No i usiądź! Czapka! Mikołaj! Kurczę, chyba pomienił po imię. O, o! Mikołaj! O, zobaczcie, tylko czapkę zostało! O, nie! Ale poczekaj, zobaczcie, jak to zobaczcie. Ja się bardzo spieszył. Jeszcze buty! Buty zostały! Buty i buty! Ja się spieszył, zapomniał! A ty już taki wziął? Kurczę, Lelek! Zobaczcie, dziewczyny! Ale tyle prezentów nam zostawi dziewczyny! O, ja to chodźcie, te wszystkie prezenty zaniesiemy pod choinkę, dziewczyny! Zabierajcie! Szybko! No! No tu choinka! Pomylił się Mikołaj choinkami, zobacz! Wszyscy zbieramy prezenty, chodźcie, chodźcie! O. Co tam słyszysz? Wszyscy mamy prezenty. A ty gdzie masz prezent? A, taki malutki masz, dobra. Chodź, muszę. Chodź. To ja chyba muszę mówić. A zapalniczkę mam cię? No co? Zapalniczkę. Ola ma zapalniczkę. No, daj. A. A, ja mam wszystko. Dobra, to co, otwieramy? No dobra, poczekajcie, to szukamy prezentu. Dobra. O. Czytam, czytam, to jest prezent babcia Jola. Która to jest babcia Jola? To jest babcia. Kto da babci Joli? Ale z tym razem. O, proszę. Tutaj czytamy. Dla mnie? Dziękuję, super. Olaf. Mały. Gaja teraz daje. Mały elektryk. Uwaga. O, jaki ciężki. Gaja. A tutaj jest dla Gai. Dla Gai.
Robert. Robert? Ja prezent dostałem. No, bo ciężkie głowy, mama mia. Co jeszcze tu mamy? A to? Marcia, pomagaj. Czekaj, to jest dla... To jest dla ciebie i dla tej rzeczy. Dla Roberta. O, dla Roberta. Dla Rafa. Ola. O. Wow, super. A to? A to? Co to jest? Kto wie, co to jest? To dla ciebie. Specjalistyczny prezent. Mikołaj. A, dzięki. Babcia, co dostałaś? Takie to. Wow. Ale jako ładne. A tu dziewczynki, co macie? A mam, by słodycze podpierłyście. Co chcesz? Co? Ładne? No super. Czy co? Czy taką masz już? To jest taka sama, co reklamowałaś 16 lat. Wow, super. Super. A ty co dostałeś? Bilety na Badiwo. Mikołaj siedzi z dziećmi. Mikołaj. To najlepszy prezent, że Mikołaj siedzi z dziećmi i możemy wyjść. Wow, jakie lale macie, śliczne. Otwierajcie dalej. Kaja, wiesz co, ja reklamowałam. No. Co tu się dzieje? Zaraz widzimy. Proszę. Uwaga, uwaga. O! Co kochanie? Wow! Wow, boss mafii będzie teraz. No kurde, gangsterem będziesz tu z Pruszkowa. Ja. Wow! Pasuje? No, powiem ci, że trafiłam. Moim zdaniem super.
Naprawdę. Musi być tak, bo tu tak specjalnie zrobione, bo to fajnie wygląda. Tak, nie? I tak, i tak. Nie. Od pierwszego do pierwszego kroku. Mówić. Trzaskim. Ja jestem Igora. Dalej, nie, ale tu chodzi o to, że to nie chodziło. Bo to jest ciekawe, wygląda jak chodzisz, wiesz, ja się rusza. Nie, ale tak jak jest wiesz, o co chodzi? Nie jest Majusi. Tak, nie jest Maju. Zobaczcie, dziewczyny.
chodź. Coś pokażę, co tu jest jeszcze. Bo to jest jeszcze prezent mały. Tu jeszcze są dziewczyny, coś tutaj jest na wolno. Prezent, tu idzie macie. O, Maja, zobaczcie. Otwieraj, proszę. Co tu się dzieje? Zobacz, otwieraj. Nie, na razie rzędy. Gdzie masz? Nie? Gdzie mam butelka? Gaja i czy jest Maja? Za oknem spadł właśnie pierwszej tej zimy płatki się. Gaja i Maja, jak zwykle o tej porze, starannie pisały swoje listy do świętego Mikołaja. O, o, co to jest? Właśnie tylko pamiętajcie teraz datę wyjść. Ola, 14 stycznia ma się robić. Robimy znowu te bilety. Teraz to bez pana Mikołaja, ładna? Wspaniałe. Wspaniałe. Żeby nie przegapić. Naprawdę ci robię. No, fajnie, nie? Możesz zobaczyć. Wow! Ty takie małki mieliście. Olaf, zobacz! Olaf, małki kojarzy? Klasy. Gramy ale jaka super gra! Teraz będziemy grać, co? Pokaż Gajcia. Mogę zobaczyć tutaj? Piotrek! A jak chciałaś? Mamy małpki, graliśmy w małpki, a dzieciaki moje były małe. To zaraz otworzymy, poczekajcie. Całą rodziną. Misiu, poczekaj, jak to jest? Nie tak, nie tak rzadko. Zaraz pójdziemy w koniec, dobra? Poczekajcie. A to jeszcze jest dla Gai. Tu jest jakiś prezent dla Gai. Czekaj. Nóżki wyprostki, Misiu. To twoja torebka. Co to jest? Co tu Gaja ma? Otworzysz mnie już sobie, bo już to wszystko jest dużo. Patrzcie, co tam Gaja ma. Co to jest? Chyba to jest najlepszy prezent, prawda? No. No nie, nie czochaj. Nie, nie zostaw to. To one będą składały, jakby. Jak tam jest w instrukcji? To jest nasza gra z dzieciństwa. Na instrukcji. Prawda, Olaf? No, prawda, prawda, tak. Zasuwaliśmy w te małpki. Kto nie grał w małpki, nie miał dzieciństwa, tak? No, co wy tutaj za hazard robicie teraz? Moje pytania. Obstawiacie? Mam. Nie, no moje okulary to nie obstawiacie. Co obstawiacie? Orzeszek. No tak kradziesz. Babcie z mamy. Torebkę. Nie. Dobra, uwaga, ja losuję. No dawaj.
pomarańczowy. No i tylko jak chcesz, nie? No wiem, oczywiście, że jak to jest, że kto więcej małpek ma, tak? To przegrywa. No tak. Tam nie można spadać, bo trzeba pozostać gruby. No, ja trzeba może... Dołe, to się uda. Tak, nie pozdrawiam, no. Nie spadłeś. O tak. Nie, tak, siu. Dobra, pomarańczowy. Poturlej, no. Śpiewaj. Dawaj. Rzuć. Wow. Zielony. Gdzie jest zielony? Ten ma. No, oni jeszcze nie wiedzą, po co się... Nie spadło. Co się cieszycie? No dobrze właśnie. Dobrze? No, nie, musisz od góry, tak. Wiesz? Z samej góry. A, z samej góry. Tutaj, patrz, leciutko ciągnij. Leciutko. Te małpki, tak? Leciutko. Chyba są nasze. No nic, małpki tak. Wam spadły. No jeszcze w historii małpek nikt tak nie wrzucił tej kostki do środka. Kto to wrzucił, tak? Ja. Aha, czekaj, ty Majcia. Weź zostaw to, zostaw to. Nie ruszaj. Wygrywam. Ja wygrywam, chciałam wam powiedzieć. Ja chcę wam pokazać, kto jest najlepszy w małpki. Babcia ma dwie, a teraz ja trzy. Uwaga, a ty ile masz? Mam cztery. A ja? A ja nic nie mam. Jestem mistrzem gry w małpki. No ty nie gry. Ja to nigdy nie grałem. Dobra. Zaraz będziesz grał ze mną. Gra. Nie za moim czasem. Słuchaj, teraz tutaj główny dyrektor gra, który zna się na zasadach. Wszystkich. Zobaczymy jak... Aha, tak. Pięknie. No dalej. Co robisz, misiu? Ja nie mam. A, okej. Wow. A to mamy baby. A to jest baby? Tak. Ojej, ale żeś wymyśliła. Super. Baby. Ładnie. Też będzie lipa, co? Mhm. Tak myślicie? To się mylicie. O, widzę, że tutaj jakaś konkurencja mi rośnie. Dobra, teraz gramy o 5 dych. Ja póki co przegrywam. Nie wiem, ile mam małpek. Ale sytuacja nie jest stabilna. Sytuacja jest... tragiczna. Tak. Wystarczy, że tutaj jeden ruch i wszystko runie. Olaf, ty masz jedną, tak? Jedną małpkę mam. Że Olaf na razie wygrywa, ja przegrywam. Zobaczymy, co będzie dalej. No. Muszę żądać. O! Maja, ty wiesz, że mama gra o 5 dych? O 5 dych gram? 50 tysięcy czy 5? Myślę, że to jest słodyczy. O! My już po Wigilii. Staram się położyć dziewczynki spać. Przeczytać im książeczkę. Ale coś nie wychodzi, to usypianie. Dziewczyny są ewidentnie przebodźcowane dzisiejszym dniem. Miałaś nie jeść, myłaś zęby przed chwilą. Nie słuchasz się mamy, wiesz? Wszyscy już w łóżkach, ale minęła dalej godzina, jeszcze nikt nie śpi. Dziewczyny jakoś nie mają ochoty na spanie. A mnie wzięło jeszcze, słuchajcie, tak na sam koniec, na taką dobitkę, chlebek z masełkiem, do tego sałatka jarzynowa i herbatka. Ja ogarniałam dziewczynki do spania, a zobaczcie tylko, Robert posprzątał całą kuchnię. Oczywiście tam już zmywarka chodzi, także to na pewno mu się nie zmieściło, ale jest taki kochany, wszystko nawet poukładane, posprzątane. Zobaczcie, jak w lodówce wszystko normalnie pochował, pięknie pozawijał, poukładał. No, normalnie najwspanialszy facet. A ja tutaj dobrze się jeszcze do sałatki. To jest idealny zestaw na dzisiejszy wieczór przed telewizorkiem i moim kochanym serialem. Udało się, dziewczynki już śpią, choć jest bardzo późno, bo już jest godzina 23. No ale tak jak mówiłam, zbyt dużo się dzisiaj dla nich tutaj działo. Tam jeszcze jakaś mysz harcuje w kuchni i wyjada sałatkę jarzynową.
tak wygląda nasza Wigilia. Dziękuję Wam za oglądanie. W tym roku spędzaliśmy w małym gronie, bardzo spokojnie, w dresikach, na luzie, tak jak tego potrzebowaliśmy. A ja życzę Wam wesołych świąt, zdrówka przede wszystkim. Kochajcie się, dbajcie o siebie i wspierajcie się.